Dzień dobry szanownemu gronu. Yy, tu Dariusz Milczarek oraz. Michał Wleplik. A jak nas. Uch, to już jest wystarczająco dużo, żeby poprowadzić rozmowę, żeby dyskutować, żeby mieć interakcję między sobą, żeby była ciekawa. Zgoda? Z przyjemnością. Tak. No właśnie, a ta interakcja dotyczyć będzie w top sprzedażowych, jak tak to już y, mamy w zwyczaju. I y, y, ostatnie nasze spotkanie dotyczyło, dotyczyło takich opiniu twórców, czyli tych tak zwanych podpowiadaczy, suflerów, jak to niektórzy twierdzą, mm -hmm. i trochę rozpocząłem taki wątek, który chciałbym delikatnie pokontynuować, a mianowicie, no wiemy już dobrze. Że skuteczność, albo inaczej, profilaktyka dobrego spotkania sprzedażowego powinna dotyczyć sprawdzenia, kto podejmuje decyzję, a przynajmniej nawet nie tyle, kto decyzję podejmuje, tylko kto ma wpływ na podejmowanie tak. Tej decyzji. tak? I takie zdefiniowanie tych różnych typów, którzy, którzy no jakoś bę, będziemy mieli ich. W Całego momencie, otoczenia decydenta. Otoczenia decydenta, tak. decydenta tak. No i teraz wiemy to też, że jeżeli takie osoby są, no, to dobrze by było się z nimi zmierzyć face to face, no bo w przeciwnym wypadku będą torpedować w cichości swojego świata różne nasze pomysły. No I w zasadzie, dopóki nie będziemy mogli się z nimi jakoś skonfrontować, no to będzie nam znacznie trudniej coś sprzedać. No więc dobrze by było, jak już to wiemy, zaproponować takie spotkanie albo jakąś próbę przynajmniej zciągnięcia tą osobę. No ale. Powiedzieliśmy, że może się tak zdarzyć, że taka osoba nie chce przyjść na to spotkanie, albo jest chroniona takim spotkaniem. No i wtedy warto byłoby coś zrobić, żeby jednak spowodować, żeby taka osoba się pojawiła. I jestem ciekaw, czy masz jakieś doświadczenia. Ja mam jedno takie, bo ja yy, znaczy jeden pomysł na to mam mhm. zawsze, bo zawsze uważam, że jednym z takich fajnych rozwiązań. A Mogę tylko za nim ten pomysł? Bo tak dla logiki powiedział. Przepraszam, wiem, że twój program że się przerywał, ale odważyłem się w ostatnim odcinku. Proszę. Bo zanim tylko założymy scenariusz negatywny, że ktoś nie chce, to myślę, że ważne jest dla słuchaczy, takie moje założenie, żeby właśnie nie, nie czynić tego a, założenia zawsze, że ktoś będzie nie chciał. Bo może czasem po prostu wystarczy zaproponować. A, to, to jest taka podstawa, żeby nawet wykorzystując dowód, dowód społeczny, powiedziałem, co zwykle jest tak, że po prostu od razu przychodzą na spotkanie tacy i tacy ludzie, bo bardzo usprawnia proces. to o tym sądzi? Nawet ktoś zaproszony już może pójść. Bardzo dobrze, to cofnąłeś naszą rozmowę trochę o to, powiedzmy, 10 minut w takim sprawę. Ale sensie. to tak dla przypomnienia, tak, że tu tak, ja oczywiście. Nie, sobie to powiem. jest jak najbardziej wskazane, no bez tego to założenie byłoby głupie mm -hmm. po prostu, prawda? No najpierw musimy sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe. Ale jeśli jest niemożliwe z jakiegoś powodu, to wtedy dobiera, I teraz to, tak, tak, to dopiero można powiedzieć, no to nie, no ale wtedy sobie możemy przynajmniej kilka różnych wariantów wyobrazić. No bo jeden wariant to jest po, po prostu powiedzenie, czy pokazanie pewnych problemów, które mogą się wydarzyć, jeśli tej osoby nie będzie. I trochę naświetlanie tego typu, na przykład panie Wojtku, czy panie dyrektorze, z doświadczenia wiem, że jak takie osoby, które mają istotne znaczenie i wpływ, się nie pojawiają na spotkaniu, no to potem pojawiają się jakieś pytania, trudno sobie na nie odpowiedzieć, bo osoby, które były na spotkaniu, nie do końca są przecież specjalistami mm. w danej dziedzinie. Ten proces zwykle decyzyjny się wydłuża, i tak dalej, i tak dalej. Znacznie wygodniej byłoby się po prostu spotkać i sobie te wszystkie punkty widzenia przybliżyć i zderzyć myśli. No, idąc taką myślą, która jest bardzo bliska mi na co dzień, jeżeli chcesz, żeby ktoś coś zrobił, musisz mu powiedzieć, dlaczego ma to zrobić. I w odniesieniu takiej motywacji też trochę negatywnej w tym zakresie, no jeżeli komuś pokażesz, że będzie wygodniej, ok, będzie wygodniej. A jeżeli komuś pokażesz, że jak teraz tej właściwej osoby nie będzie, to ty, mój drogi rozmówco, będziesz musiał wziąć na siebie ewentualnie ciężar tłumaczenia tego wszystkiego, co tak. ja będę tu tłumaczył. Musisz od zera wszystko, krok po kroku pokażeć na pytania, musiał sam odpowiadać. Teraz ta osoba jak sobie wyobrazi, że to na nią nagle zostanie przerzucony ciężar odpowiadania i tłumaczenia, to nagle właśnie zacznie być naszym fantastycznym sojusznikiem do tego, żeby jednak w tym spotkaniu tak. spotkać się. Czyli dwójkę. takie trochę pokazanie bólu po tak. naszemu, y, jaki może towarzyszyć tej osobie, jeżeli. Y, po co i to? Mówi, Lepiej żebyśmy my tak. byli i już z tego zdjęli. Są oczywiście jakieś bardziej może y, takie presyjne jeszcze narzędzia typu, żeby trochę pokazać. Czy może tobie nie zależy, jeżeli tak, prawda? jeżeli ważna osoba dla tego procesu się nie może pojawić, to może po prostu to oznacza, że to nie jest aż dla was tak istotny temat. Prawda? Czasami takie skonfrontowanie klientów też ma sens. No tak, ale na pewno warto jakoś zadbać czy powalczyć trochę o to, żeby ta osoba się na tym spotkaniu pojawiła, jeżeli przewidujemy, że ma ona znaczący wpływ. Na ostateczną decyzję. Prawda? Ale powiem ci, jest jeszcze bardziej zagmatwana mhm. możliwość. Myślę, że ona szczególnie w takim świecie B2B ma znaczenie i jeszcze szczególnie wtedy, kiedy te rozwiązania są drogie. No bo jak firma kupuje dobre, drogie rozwiązania, no to można sobie wyobrazić, że są, czy moje drogie to moje też złożone, one mają wiele różnych interesów, prawda? Ale można sobie wyobrazić, że w organizacji klienta pojawiają się ambasadorowie poszczególnych rozwiązań, którzy często są z tymi oferentami jakoś związani. Prawda? Jeden optuje za jakimś jednym wewnątrz rozwiązaniem, i będzie mówił: Słuchajcie, kochani, uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Rzeczywiście dobra firma, ja mam dobre doświadczenia z tą firmą, no ale może się wtedy pojawić ktoś z boku. My słuchaj, yy, Wojtku, nie zgadzam się z Tobą, bo ja to uważam, że to rozwiązanie, które mamy na stole od innej firmy jest lepsze, dlatego że nam bardziej tam pasuje i tak dalej. Czyli mogą się pojawić, i to jest bardzo zabawna sytuacja, jestem ciekaw, czy miałbyś takie y, doświadczenie trochę na rynku takiej indywidualnej y, sprzedaży, ale gdzie ci doradcy tak naprawdę mają trochę różne interesy sprzeczne ze sobą czasem, prawda? I wtedy się pojawia taka trochę wewnętrzna mhm. wojenka, i cały majstersztyk polega na tym, żeby się jakoś nauczyć rozpoznawać tą sieć wpływów w organizacji i kto tutaj ma, wiesz, na, na kogo grać. Wiesz co, przychodzi mi od razu do głowy taka no, przesympatyczna para, która szukała mieszkania dla syna. Syn, wie Pan, już tutaj dorosły, mu szukamy go wyprawić w świat, wszystko fajnie. No ale jakoś tak ten ojciec zawsze był chętny, wszystko mu się podobało, a matka znajdowała 40 tysięcy powodów, dla którego to dla jej syna akurat no, no nie będzie, no się nie nada. E, no i tak z, po kilku spotkaniach doszedłem, takie miałem podejrzenia, że coś tam jest nie tak. I coś nie, nie gra. Mhm. No i właśnie im, im bardziej zacząłem gdzieś tam z panią się lubić, tym bardziej zacząłem się otwierać, bo raz na jakiś czas właśnie jest tak, że ta relacja ma taki moment przełomowy, gdzie tak sobie rozmawiam, rozmawiam, nagle pani mi mówi, mi tak, pani czy pan mi mówi, pan co? panu prawdę. Wtedy praktycznie się otwierają. Wtedy ta pani powiedziała mi coś w tym stylu. I pan, no bo ja bym, no, no, mnie to boli, że on się wyprowadza. No jeszcze ile no, no, no I no, on ma 19 lat, gdzie on będzie sam mieszkał? Tam stary ciśnie, żeby musiał mu kupić, żeby chłopak się usamodzielnił. No, no nie wiem, no, tak ten 21 lat chociaż, no jeszcze z matką, no ja całe życie jemu oddałam, podporządkowałam wszystko, no, to gdzie on się będzie wyprowadzał? Mm -hmm. A ojciec chciał się pozbyć, już. Nie, nie będę tu może ujawniał, dlaczego chciał się go pozbyć. W każdym razie chciał, żeby młody już poszedł na swoje. E, więc tu absolutnie interesy były sprzeczne. No tak, tak, tak. Ojciec z tego wypchnąć, a matka robi wszystko, żeby go zatrzymać. A razem chodzą i szukają. No dobra, i co wtedy? Jak, jaki, jaka jest, znaczy, co, co w zasadzie można w takiej sytuacji zrobić? Jest, no wpływ jest ograniczony oczywiście w jakiś sposób, no bo nie teraz nie przekonam matki nagle, żeby po prostu stwierdziła, a dobra, w sumie niech sobie idzie. Akurat w tym zakresie jedyne co pomogło, to to, że znaleźliśmy nieruchomość bardzo blisko ich miejsca zamieszkania. Tak, ale może wiesz, bo tak sobie przychodzę mi do głowy, że wiesz, czasem takim rozwiązaniem jest po prostu nazwanie tej, na, jawnie jakby nazwanie tak. publicznie wśród tych wszystkich decydentów pewnego konfliktu interesów, jaki mm -hmm. mam, tak, że być może jest tak, że po prostu tak naprawdę nie do końca jesteście ostatecznie przekonani yy, do takiego właśnie wyprowadzenia się, prawda, czyli jak, jak czasem sobie myślę o takiej sprzedaży nawet B2B, to też nazwanie różnych interesów, że wyraźnie widać, że, że jakby z jednej strony widzicie Państwo, ma, macie gdzieś pewne wątpliwości związane z, ale z drugiej strony z kolei macie, można powiedzieć, trochę sprzeczne mm -hmm. yy, yy, korzyści czy interesy yy, jakby po drugiej stronie. I teraz może czasem jest tak, że klient jak to sam widzi, no to, to trochę wtedy musi podjąć decyzję. No, albo w takim razie rezygnujmy z tego, mhm. bo to rzeczywiście się nie da połączyć tych interesów. Albo my jednak wybierzemy jakiś interes, albo próbujemy, tak jak trochę pokazałeś, że można. Będę coś znaleźć kompromis, czyli tak. jesteś blisko, wyprowadzamy się, ale jesteśmy blisko. Ale nie zawsze się go znajdzie. No, nie zawsze się no, w tym wypadku akurat tu trochę użyję sformułowania: udało się, no bo miałem tak. trochę farta, że akurat tak. coś takiego się pojawiło, to nie był. był ale być był może 100%. gdybyście to nazwali, to wtedy być może można byłoby tak. znaleźć rozwiązanie, jak to zrobić, żebyś mm -hmm. jednocześnie się wyprowadził i nie wyprowadził, prawda? To tak, w pewnym sensie. Trochę no, że, tak. No ale to wiesz, można szukać takiego rozwiązania, jeżeli my dokładnie rozumiemy intencje mm -hmm. i interesy poszczególnych osób. Wydaje mi się, to jest na przykład, wydaje mi się bardzo trudne. Sprzedaży, jak już mówimy o procesach decyzyjnych i jakby błędnym ich rozpoznaniu, a za tym idą potem fakapy po prostu, że się coś rozpieprza, chociaż wydaje się, że idzie dobrze, no właśnie, że my trochę nie tylko nie rozumiemy, kto ma wpływ, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, ale też jakie są interesy tych osób, prawda, czyli jakie mamy w ogóle możliwości i opcje. To już nie jest takie proste, niestety. No ale warto mieć z tyłu głowy, że raz, że decydenta nie ma jednego, a dwa, nawet w tym gronie nie każdy będzie miał taką samą motywację i sam proces szukania tych motywacji już może nam e, pewne pomysły na zachowanie się w odpowiedni sposób przynieść. No trzeba szukać, no szukajcie, a znajdziecie jak mają klas. Bardzo mi się podoba ta puenta i powiem Ci, że a propos szukajcie, aż znajdziecie, to może być taka puenta naszej całej rozmowy. No bo jesteśmy, zbliżamy się po prostu do końca. Ja Ci chciałem podziękować za Twoje wizyty. Dziękuję. Masz okazję teraz jeszcze jakieś jedno zdanie powiedzieć, jeżeli byś chciał oczywiście. Takie, żeby coś podkreślić dodatkowo. Wiesz, to, to jest ten moment. Możesz też milczeć. Nie to zostawię Tobie z racji nazwiska, natomiast taką podstawową myślą, którą ja się gdzieś tam kieruję i jak prowadzę też szkolenia u nas z zarządzania z sprzedażą, to pierwsze co mówię, to nie mierz ludzi swoją miarą. Okay. I myślę, że także w sprzedaży to powinno towarzyszyć nam na co dzień, żebyśmy nie wpadali w pułapki po prostu tego, jak my podejmujemy decyzje albo jak nie wiem, osoby najbliższe nam podejmują tak. decyzje, bo ludzie są naprawdę przeróżni, przeróżni. Im dłużej pracuje się w sprzedaży, tym więcej różnych krzyżówek i jakichś nietypowych sytuacji się na naszej drodze pojawia. To nas tylko rozwija i powinno cały czas ten umysł trzymać w twarzy. Czyli ludzie, ludzie są różne. Ludzie są różne... Honk. I szukajmy następnych. No, Hej. i z tym yy, właśnie z uśmiechem na ustach kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.